Witam. Jak tam ci p***ki? Jak tam ci p***ki? Kurwa, no mówcie, jak to tam jest, kurwa. Co, znowu koniec tygodnia? Znowu nie pójdziesz, kurwa, jutro na imprezę, bo nikt cię nie zaprosił? I co, kurwa? Walenie konia i jutro trochę, kurwa, później wstajesz, tak? A poza tym, kurwa, to samo gówno. Andrew Tate znowu za kratkami. Andrew Tate został ponownie aresztowany w Rumunii na zlecenie Wielkiej Brytanii. Jednak po kilku godzinach został wypuszczony i zaraz wam streszczę, o co tam chodzi. Dodatkowo Ryan Garcia, czyli obecnie jeden z najpopularniejszych bokserów, zaliczył bardzo niepokojący rant dotyczący światowych elit i internet zawrzał od teorii spiskowych po jego publikacjach. Janusz Biznesu po zwolnieniu pracownika ze Skype'a stał się wiralem na całą Polskę. Budda zamówił Hyper Auto za ponad 12 milionów złotych i przybił sobie piątkę z producentem. Ale na koniec przegadamy skandal z tego rocznych Oscarów, który wywołał John Cena. W internecie wybuchła gigantyczna afera w związku z niecodziennym zwolnieniem pracownika przez Skype'a. Kto kuźwa używa Skype'a w 2024 roku? Post użytkowniczki na Twitterze zebrał już ponad 5 milionów wyświetleń. Ludzie się wściekli, oceny firmy w internecie poszybowały w dół, powstało setki memów i artykułów. Ale dla kontekstu. Graficzka z Radomia znalazła pracę w firmie Janusza, który nie był usatysfakcjonowany, że pierwszego dnia pracy zrobiła 8 wizualizacji, czyli mniej niż starsi stażem graficy, którzy podobno i tak byli pod wrażeniem wykonania ich aż tylu. I szef zareagował na jej pracę niesamowitym profesjonalizmem na czacie Skype'a. Co? Proszę? Chyba pani żartuje. To dziękuję, do widzenia. Tylko jest, ja tutaj, kurwa, ta sytuacja jest mega dziwna. Ja myślałem, że od 10 lat szlaka się używa do takich konwersacji grupowych. Kto, kurwa, Skype'a używa w 2024 roku? Wszystko wszystkim, ale Skype'a? Ja nie płacę za naukę. Przykro mi, ręce opadają. To już takie personalne się zrobiło w pewnym momencie. A dalej mamy, czy pani uważa, że firma powinna płacić za naukę programu graficznego? A co kobieta odpowiedziała? Mówiłam na rozmowie, że korzystam z programów Adobe i nie było problemu z zatrudnieniem, więc jestem zdziwiona. Szef odpowiedział, ale ja jestem. Do widzenia. Proszę podać w księgowości numer konta. Przelew pójdzie do pani za tą edukację. Kobieta odpowiedziała, widzę, że szacunek do drugiej osoby jest tu znikły. Też dziękuję, brak profesjonalizmu, niestety z pana strony. Janusz znowu odpowiada, jeśli podejmujesz stanowisko, to proszę wykazać się kwalifikacjami. Do widzenia, żegnam. Życzę pani tyle profesjonalizmu, co ja i będzie pani w innym miejscu. Tak naprawdę nie musi uczyć nikt. Proszę zostawić dane w księgowości i żegnam. Kurwa, ile razy on się z nią pożegnał, ty. Następnie kobieta została usunięta z czatu firmowego przez potężnego bossa. Jej post na Twitterze zebrał milionowy zasięg. Januszerskie podejście do pracownika mocno poruszyło ludzi. To jest skandal, wrzucam do siebie na social media. Niech się niesie, jak nie postępować z pracownikami. Już dawno nie byłem tak zirytowany, czytając jakieś wiadomości. Szef ewidentnie niedojebany. Ja pierwsze co za ty, przecież on sam cię zatrudnił i to on podczas rekrutacji miał sprawdzić, jakimi kwalifikacjami dysponujesz. Jako grafik z jakoś 12-letnim doświadczeniem w pakietach Adobe, szacun, że ogarnęłaś 2 dni Corela na tyle, by nastrzaskać Januszowi 9 wizek. Przecież to się kwalifikuje na premię za pracę w prehistorycznych warunkach. Właśnie, to też jest pytanie, bo ja pamiętam program Corel Draft, chyba 9, 8 albo 9, ja nie wiem, jaka wersja jest teraz, to używała moja mama w 2001 roku, w 2001, 2002 roku, bo moja mama, zanim pojechała z moim tatą do Hiszpanii, to oni mieli taką firmę, która zajmowała się robieniem reklam, a nie jakichś takich reklam, że wideo czy coś, tylko jak na przykład jak na sklepach masz jakieś kasetony takie, podświetlane, to moja mama na przykład albo projektowała jakieś loga, wizytówki i tak dalej i oni to też kleili, nie? Na przykład brałeś taką, to chyba plexi jest, na to się folię naklejało ploterem, tam trzeba to było powyciągać, poprzyklejać, a mój ojciec całe takie stelaże robił i w środku, bo to też zależy, nie? Bo mogłeś mieć albo taką płytę, coś ala, nie? Albo też takie podświetlane i tak dalej, nie? Jak to było takie podświetlane, to mój ojciec zrobił cały taki stelaż, w środku te lampy i tak dalej, nie? No i wtedy rzeczywiście oni to w Corelu jakieś takie rzeczy robili. Ja wiem, że jest pewnie jakaś nowsza wersja tego Corela, ale czemu ktoś nie pracuje na pakiecie Adobe? To też w sumie jest dziwne. Ja mam do czynienia z wieloma grafikami, z racji sumie firmy, której mam i nie wiem, czy ktoś kurwa Corela obsługuje, bo po chuj. Siemano, mógłbyś zadzwonić do mistrza, bo właśnie całuję moją 15-letnią siostrę na koncercie Kukona we Wrocławiu. Już dzwonię. Nie odbiera. A czekaj, SMS-a dostałem. Rucham jakiegoś szlaufa, będę potem. No nic. Siostra wróci przeborowana, stary. Udawajmy, że była u dentysty. Więc zaczęło się kopanie, ludzie bardzo szybko ustalili, o jaką firmę chodzi oraz
kto jest właścicielem, czyli pan Dariusz. Chłop na instagramowy profil firmy wstawiał zdjęcia wódeczki z kolą oraz swoje prywatne selfiaki. Rozpisały się o tym artykuły, a opinie w internecie na temat firmy Janusza poszybowały w dół. Chociaż sama kobieta prosiła o niewystawianie złych opinii. Parę godzin później właściciel firmy napisał do dziewczyny, że skieruje screeny, które udostępniła do ich kancelarii prawnej, że firma ma przez nią hejt. Kobieta nie ma sobie nic do zarzucenia, ponieważ nie podała nazwy firmy oraz napisała prawdę, by pokazać, jak tam się traktuje pracownika. Na Facebooku firmy pojawiło się oświadczenie, po którego interpunkcji możemy stwierdzić, że pisał je sam pan Dariusz, który przejął taktykę, nieważne jak mówią, ważne aby mówili. W naszej firmie pracują najlepsi w branży, życzymy wszystkim powodzenia. Hejterom też dziękujemy i dużo zapału w myśli zasady, nieważne czy mówią o tobie dobrze czy źle, ważne żeby mówili. Gorzej naprawdę się nie dało. Nie, no, Darek, kurwa. Nie możesz na złych ludzi z internetu reagować arogancją i udawać, że pada deszcz, jak na ciebie plują. Sam post posiadał zablokowane komentarze i zniknął w mniej niż 24 godziny. Parę godzin później pan Dariusz opublikował kolejne, już dłuższe, jednak trochę poważniejsze oświadczenia. Zaznacza tam, że wymagania były od początku jasne, a kobieta zadeklarowała, że ma kwalifikacje i szybko opanuje program. Co w sumie zrobiła? No kurwa, człowieku! A co to znaczy szybko opanuje program? To był jej drugi dzień w pracy. Ja wam powiem tak, my jak wdrażaliśmy chłopa do firmy, to najpierw, nie wiem, przez tydzień, czy przez ten musiał pojechać. Zaprosiliśmy go do firmy, pokazaliśmy jak wszystko działa. Nawet rzeczy, które nie były związane jakby de facto z jego pracą, ale żeby wiedział jakby co, jak i gdzie i dlaczego. No to tak zrobiliśmy, nie? Ja to zresztą też mówiłem wczoraj. Na przykład Ola u nas, ja chciałem, żeby kampanię też na Google robiła, a ona do tej pory jedyne jakie robiła to były na Facebooku. A ten system Google'a jest ponoć jakiś przyjemny i trzeba go ogarnąć, no to też ją wysłaliśmy na kurs, żeby to ogarnęła pod ten, żeby to dobrze było, nie? No bo tam w zależności jak poprowadzisz tą kampanię, no to na przykład możesz przepalić pieniądze albo zarobić pieniądze. No bo tam na przykład wiesz, kupujesz reklamę, no to nie wiem, możesz kupić za 10 tysięcy, mieć z tego, pewnie jak jesteś dobry, to pewnie, nie wiem, razy 15, mieć 150 koła, a możesz zarobić 5 i być piątkę w plecy, nie? I to też ponoć w zależy od tego, kto jak potrafi tę kampanię w ogóle poprowadzić, nie? Więc to, no nie wiem, dla mnie to jest ogólnie dziwne. Ja mam takie wrażenie i to jest takie przykre spostrzeżenie, które ja mam o polskim rynku pracy, a mianowicie ludzie, którzy prowadzą firmy, to już nawet nieważne, czy zarabiają, czy nie. Ja nie mówię, że jest łatwo prowadzić firmę, ale też zauważyłem, że im więcej hajsu zarabiają, im większe firmy, tym większa Januszerka się odpierdala. I patrzą, żeby ludzie jak najwięcej potrafili, jak najbardziej byli dyspozycyjni, tak? Ale jak najmniej dać od siebie. I ja mam też takie spostrzeżenie, że dużo firm pracuje na praktykantach, stażystach i tak dalej, którzy muszą ogarniać więcej niż jeden senior w danym, no jakby na danym stanowisku. I wiele tych prac polega na tym, że po prostu przychodzi człowiek i do momentu, kiedy go nie złamiesz, to zapierdala, a jak już zostanie złamany, nabawi się nerwicu, kłopotów żywieniowych, kłopotów psychicznych, kredytów, długów, i uzależni się od narkotyków i alkoholu, to sobie go wymieniasz na następnego, którego przyjdziesz rozwijać. Jakby bardzo rzadko takie mam spostrzeżenie, że ktoś jest szczęśliwy, że pracuje w danym miejscu. I to tak trochę wygląda, że ty wiesz, że ci tam szmacą, traktujesz to jako zło konieczne, wiesz, byle do 17, a oni też tak na ciebie patrzą, że ej, tak za chwilę se pójdziesz, to tu nie ma co inwestować i tak dalej, nie? Mega mi to nie pasuje, nie? Ja na przykład napisałem, że w momencie, kiedy ja mam jakiegoś pracownika i on czegoś nie potrafi, a chciałbym, żeby potrafił, no to idzie się dokształcić, nie? Jakby opłacasz taki kurs, opłacasz takie szkolenie, opłacasz takie ten. I największy problem ludzi był to, a co jak on odejdzie? Na tym polega życie też, nie? Ale ludzie tak ten, ja nie zapłacę kurwa za kolację tutaj. Nie, a co jak mi nie da dupy? Wiesz, na koniec dnia, jeśli jakiś pracownik by se odszedł od nas, to by se odszedł. Ale to ogólnie, to jest taki mental kurwa, bardzo, bardzo niebezpieczny, on mi się bardzo nie podoba. Rozstajesz się z dziewczyną, musisz jej nienawidzieć, czy rozstajesz się z chłopakiem, musisz go nienawidzieć. Odchodzisz z jakiejś pracy, kurwa, musisz ich potem wyzywać na każdym kroku, wystawić opinię tam na Opineo, czy nie wiem, jak się jakaś ta strona nazywa, że to chuje są i ogólnie masakra. Jak pracownik robi wszystko, że się nie da robić, ale czemu ty jakby zasłaniasz się tym, że komuś się nie chce pracować w odpowiedzi na to, że krytykujemy podejście do pracownika? Stary, jakby ja nie wiem, czy jest jakikolwiek człowiek na świecie, który jest idealnie skrojony na dane stanowisko. Do wszystkiego musisz się delikatnie przyuczyć, wdrożyć i tak dalej. Jak kurwa po dwóch dniach cię wypierają, bo robisz 80% tego, co osoba, która tam pracuje ileś lat, to robisz jakby wystarczająco dużo, nie? Myślałeś, żeby zagadać tej laski, co została tak z pracy, że zrobiła wzory, no.
77. Fajna akcja promocyjna, bo jak szanować pracownika, poszłyby viralem, a dziewczyna robi spoko rzeczy, ma zajebisty pomysł wardrobu stron. Nie wiesz co, ja nie wiem. Ja wiem tylko, że ona jest grafikiem, ja nie widziałem żadnych rzeczy, które ona projektowała. Nie wiem, czy też potrafi zaprojektować jakieś ubranie, czy narysować jakąś grafikę na ciuch. Nie wiem, czy to potrafi zrobić. Ponadto, jeśli potrafi, to jak najbardziej może się do nas zgłosić z takim pomysłem. My czasami, jak ktoś przyjdzie do nas z pomysłem, to odkupujemy wzór, no już niejednokrotnie, albo podlecamy innym grafikom, którzy akurat mają wolne albo specjalizują się w danym, no tam w danym stylu i tak dalej. To ja to już kilkukrotnie mówiłem, nam na przykład czasami tatuatorzy rysowali niektóre wzory, nie? Więc no, są, wiesz, są osoby, które się specjalizują, nie wiem, w jakieś manze, anime i tak dalej. Ktoś inny woli, dobrze się w tym odnajduje, rysuje jakieś wzory nordyckie na przykład, wikingi i tak dalej. Ktoś kwiaty umie rysować, a ktoś samochody, nie? Więc to tak, więc to nie ma problemu, a ja też nie uważam, wiesz, jak ona jest spoko pracownikiem, to mógłbym jej coś podlecić, nie? Na jakieś głębsze stanowiska nie mamy wakatów, a ja też nie jestem osobą, która, wiesz, teraz będzie pisać do jakiejś laski, która zdobyła zasięg na Twitterze, żeby spróbować sprzedać 10 koszulek i wyjść na takiego co bronił biedną dziewczynę, nie? Bardzo mnie denerwuje ten temat, bo dużo się mówi o tym, że państwo tak tych biednych przedsiębiorców, że co chwilę nakłada na nich kolejne podatki i tak dalej. I jest to racją. Ale to, że 95% osób, które prowadzi firmę, nie ma do tego predyspozycji, nie ma do tego umiejętności, nie ma do tego psychiki. Ludzie, którzy zarządzają zespołami, totalnie nie mają podejścia do ludzi. To mi się to tylko kojarzy z takim wychowaniem a la zamknij mordę, bo ci przyjebie, nie? Jak mówisz do dziecka. Czy to jest odpowiednie wychowanie? No nie. To jest bazowanie na strachu, a nie na autorytecie. Więc analogicznie, jak przychodzi jakiś szef zespołu i ty się musisz go słuchać, pomimo że wiesz, że on nie ma racji, ty się go musisz słuchać tylko dlatego, bo on może cię zwolnić, a ty na koniec dnia chcesz zapłacić sobie ratę za lodówkę, kurwa, i kupić buty, to nigdy nie będzie okej. Okay. Parnega chciał kiedyś zrobić podobnie z tą laską barmanką, która została mega chujowo potraktowana przez kociołkową etc. i zatrudnić ją w Gold, żeby znaleźć jej miejsce, w którym będzie się dobrze czuła i zrobić 500 IQ ruch. Bardęga i dobre traktowanie pracowników. Też ciekawy temat. Bardzo ciekawy. Ja na przykład jestem właścicielem warsztatu samochodowego, ja praktykantów wysyłam na kurs prawa jazdy. Spoko jest pić prawko za darmo w młodym wieku. Koniec końców szkoła takich chłopaczek ma w kieszeni, plus jestem tego przekonania, że wpadałby, aby mechanik miał prawko. No na pewno. U nas kiedyś, jak komedia pracowała, to też jej powiedziałem to, że jakby przez zupełnie coś innego, niezwiązanego, przestaliśmy ze sobą współpracować, to jest jedno, ale ja też jej powiedziałem, że jak, bo ona nie miała prawa jazdy i jeździła cały czas pociągami i tak dalej, nie? No, to też jej powiedziałem, że jak pójdzie na prawko i zda za pierwszym razem, to jej oddam hajs. Oddałbym jej, jak w ogóle by zdała, dałbym jej na to prawo jazdy tak ogólnie. Chciałem ją tak trochę zmotywować, ale koniec końców jakby już później z sobą nie współpracowaliśmy, to nawet nie wiem, czy ona dzisiaj ma prawo jazdy. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że jak komuś się przyjemnie pracuje i nie wchodzi w kurwy cały dzień, to nawet lepiej pracuje. Ja nawet nie sprawdzam, kurwa, co kto kiedy robi przez cały dzień, nie? Ani przez cały tydzień. Oni wiedzą, co mają zrobić. Jak się kiedyś dowiem, że nie robią, a się bym szybko dowiedział. Wiem, że ktoś komuś nie odpisał, nie pomógł, wiesz, zawalił. Inaczej, ale jest luzik, nie? Wyzywamy się na sesjach, wysyłamy różne brzydkie memy na grupie. Ola widziałem ostatnio, wiesz, ona mi nawet nie mówi takich rzeczy, pojechała sobie do Mediolanu. Chyba nawet pociągiem, nie wiem, bo widziałem, że wracała pociągiem. Widziałem tylko na Instastory, że była w Mediolanie. Czy mi to jest obojętne, że ona sobie pojechała w czwartek, w piątek, czy w sobotę, czy nawet nie wiem, kiedy sobie pojechała do Mediolanu? A nie chce tam siedzieć 2 tygodnie. Ma komputer. Ha, zresztą je kupiłem. Komputer. Chyba je kupiłem. Kupiłem jej komputer. No, może popracować w Mediolanie, nie? Tak, najdroższą rzecz, co kupiłem, to grafikowi, kupiłem jakiegoś MacBooka za 20 tysięcy. Ja p***le. No nie wiem, może za 17, drogi był. Mam nadzieję, że mu się dobrze używa, nie? Nawet tego komputera na oczy nie widziałem, tylko musiałem za fakturę zapłacić. A wykonując 2/3 wizualizacji, które robi w firmie starszy stażem grafik. Następnie pan Dariusz zaznacza, że pierwszy dzień był dniem nawet szkolenia, za który kobieta dostała pieniądze. To napisał, jakby to był jakiś ukłon w jej stronę. Pan Dariusz nie odniósł się do słów kobiety, że musiała wywalczyć te 8 godzin szkolenia. Według właściciela kobieta wymagała pomocy innych osób z działu oraz nie pracowała samodzielnie. Oni nie mają czasu na dodatkową pracę nad nową osobą i oczekują od pracowników wiedzy i kompetencji. Jedyne, do czego się przyznał, to to, że zwolnienie nie powinno się odbyć przez Skype'a, chociaż tutaj
jednej rzeczy się przyznał, ale dalej mamy ubolewanie, że firma dostała falę hejtu. No i wleciał też protokół Heizera, czyli brandzowanie się charytatywnością. I na koniec zaprosił kobietę do firmy po odbiór wynagrodzenia. I właściciel firmy chciałby tylko, żeby kobieta spojrzała mu w oczy. Wiecie, bo to on jest poszkodowany. Można by pewnie uniknąć dużej części hejtu, gdyby nie podeszło się tak arogancko i w taki cwaniacki sposób do sprawy w pierwszym oświadczeniu. Gift Pol. Zobaczmy, czym oni się zajmują. Gift Pol. Gadżetami. Orlen balony. Z kim to by kogoś z IT powinien się kurwa zatrudnić. Tu chuj o co chodzi, stary. Odpowiadamy na zapytania ofertowe max 15 minut. No tak. To chyba ktoś im na szkoleniu tą stronę pisał, no. Zapytaj za czym, czy odpiszę w 15 minut? Nie będę jakiemuś pracownikowi marnował czasu. A i tak nic od tych kurwa nie zamówię. Ciężko pewnie będzie się podnieść tej firmie po takiej fali negatywnego PR-u i możliwe, że zainteresuje się nią Państwowa Inspekcja Pracy. Jakiś czas temu wspominałem wam o sprawie byłej dziewczyny zmarłego rapera, czyli Juicy WRLDa, która wykazała Ja wam powiem tak, koniec końców, jeśli z kimś pracujecie w firmie, ktoś pracuje dla was i tak dalej, to nie bądźcie dla niego kurwą. Ja myślę, że trzeba mieć takie podejście, że jeśli ktoś jest na tyle w porządku, że chcesz zaprosić go do swojej drużyny w firmie, to takie, to, no, to ten szacunek mu się należy, nie? Poza tym z założenia gracie do tej samej bramki. No, wiadomo, że czasami są ludzie niekompetentni, coś tam naściemniali, nic nie potrafią, ale to też można humanitarnie taką osobę, z taką osobą rozstać, niż w taki sposób poniżający na jakiejś konfie skejpowej kogoś pożegnać, nie? Ja na koniec dnia bym chyba wolał kogoś bez szkoły, bez kursów i tak dalej, ale komuś, kto szybko sprogresuje. Są ludzie, co czego się nie podejmą, to za chwilę będą dobrzy, a nawet wybitni. Są ludzie, co trochę pościemniali w szkole, w jakimś liceum, w jakichś studiach. Trochę pościągali, tu trochę w polecieli, tu brat przyszedł, kurwa, na poprawki. I jakoś się to tak ma, nie? Opublikowali na swoim online taśmy z raperem. Oprócz tego zaczęły też sprzedawać jego personalne rzeczy i widocznie nic nie robi sobie z fali oburzenia i krytyki w internecie, bo znowu opublikowała post na swoim OnlyFansie. Kolejna partia shitu należącego do Juice. Potrzebuję pieniędzy na kaucję mojego chłopaka do poniedziałku. Rzeczy, które sprzedaje, to na przykład losowy zestaw brudnego prania rapera za 2500 dolarów. Normalnie kurwa macie Mr. Boxa. Jego dredy, jeden jest za 100 dolarów, ale uwaga, dała na to specjalnego deala. Za 10 dredów można zapłacić 999 dolarów, czyli zyskujecie 1 dolara. Mamy też kurtkę za 12,5 tysiąca dolców i najbardziej chora rzecz, czyli jakiś niezidentyfikowany sok Juice'a. Możemy jedynie domyślać się, o co chodziło. Przedaję to za 10 tysięcy dolarów. Na koniec posta napisała: dziękuję wam, ciężko pracuję na to, co mam teraz. Życie jest świetne. Już nabiera takich absurdalnych obrotów, że nie zdziwiłbym się, jakby ta typiara po prostu dokupowała teraz rzeczy i sprzedawała je drożej, wmawiając, że należały do Juice WRLDa. Pewnie jest świadoma tego, że długo jeszcze nie pociągnie na... A ten Juice WRLD co na to? A, on nie żyje, okej. Okay. Co mi się stało? Następcy, którego zasadzili, czy co? Higgins z powodu przedawkowania oksykodonu z kodeiną doznał ataku padaczki na międzynarodowym lotnisku Midway w Chicago, po czym został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Jak później poinformowała policja, Higgins na pokładzie prywatnego samolotu miał ze sobą 32 kilogramy marihuany oraz 6 butelek syropu na kaszel, który zawierał kodeinę, od której był uzależniony. Na fali bycia byłą zmarłego rapera, więc stara się zbić jak największy kapitał, póki może. Jest to obrzydliwe, jak można monetyzować śmierć bliskiej osoby. Teraz pogadamy o youtuberze, który w pojedynkę spowodował, że producent samochodów stracił jakieś 250 milionów złotych i obecnie znajduje się na krawędzi bankructwa. Cała sytuacja zaczęła się od tego, że największy youtuber technologiczny na platformie, czyli MKBHD, który posiada ponad 18,5 miliona subskrypcji, wrzucił kilka dni temu na swój kanał poświęcony motoryzacji film pod tytułem Najgorsze auto, jakie kiedykolwiek recenzowałem. Film dotyczył samochodu elektrycznego wschodzącej marki pod nazwą Fisker, który pożyczył do recenzji od kolegi po tym, jak firma kilkukrotnie przekładała termin wypożyczenia mu samochodu do recenzji. W filmie Markus mówił m.in., że auto jest niedopracowane i ma liczne błędy, szczególnie w oprogramowaniu. The software in this car, which to be totally honest, is a mess. Co tłumaczy to, że firma wstydziła się dać ten samochód do recenzji. Dodał, że firma próbowała opóźnić nagranie filmu, żeby wyszedł przed aktualizacją oprogramowania, która miała załatać sporo błędów. MKBHD był w swoim teście rzetelny. Zwracał m.in. uwagę na design czy innowacyjne funkcje. I actually think it's a pretty handsome trim, a pretty good looking car. Natomiast cały wydźwięk filmu był taki, że nie warto kupować nowego samochodu i czekać na DLC, które naprawi w nim całe oprogramowanie. Solidnie zatrzęsło to kursem akcji producenta.
ciągu kilku dni spadł prawie o połowę. Ale prawdziwy cyrk zaczął się wtedy, kiedy człowiek przedstawiający się jako starszy inżynier Fiskera sprął się do dealera, który pożyczył recenzentowi auto do testów. Pracownik próbował uzyskać dane, aby umówić się na aktualizację oprogramowania, która miała rozwiązać wiele problemów, o których wspominał Markus. Problem w tym, że aktualizacja zawierająca tak podstawowe poprawki powinna być zgrana fabrycznie, a nie klecona na szybko po premierze samochodu. To jest samochód, a nie jakiś cyberpunk. What? Na nieszczęście Fiskera cały telefon do właściciela samochodu został nagrany i wrzucony na TikToka, gdzie zrobił ponad 4 miliony wyświetleń. Blowing up social media, he's got all the senior management from Gita Fisker down. Cause he's talking crap on the Fisker, right? Yep. Odbił się też szerokim echem, m.in. na Twitterze i spowodował dalszy spadek akcji firmy do 40 centów. Co jest zaskakujące, patrząc na to, że przed wydaniem swojego pierwszego samochodu ich akcje były warte prawie $7. Gdybyście wykupili, tak w poniedziałek miała miejsce 96. edycja Oscarów. Oscary to jedna z najbardziej prestiżowych nagród filmowych, które są przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuk i Wiedzy Filmowej. Dwa lata temu o Oscarach było głośno, jak Will Smith spoliczkował komika, który zrobił żart o jego żonie. A w tym roku wystąpił obyczajowy skandal, ale zacznijmy od skrótu najważniejszych kategorii. Tegoroczną edycję zdominował film Christophera Nolana, czyli Oppenheimer, który był hitem w 2023 roku. Film otrzymał 13 nominacji i wygrał aż w 7 kategoriach. I kategorie to najlepszy film, najlepszy reżyser, odtwórca głównego bohatera otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. Mieliśmy jeszcze najlepszą rolę drugoplanową, najlepszą muzykę, zdjęcia oraz montaż. Ale największe kontrowersje wzbudziła kategoria najlepszych kostiumów. Nagrodę wręczył aktor oraz jeden z najpopularniejszych oraz najbardziej utytułowanych wrestlerów w historii, czyli podczas ceremonii główny prowadzący, czyli Jimmy Kimmel, napomknął o historii z 1974 roku, kiedy na Oscarach na scenę wbiegł nagi mężczyzna. Po napomknięciu o sytuacji Jimmy stwierdził, że taka sytuacja w dzisiejszych czasach nie miałaby prawa bytu. Can you imagine if a nude man ran across the stage today? Po czym na scenę wszedł John Cena, praktycznie nago. Jego genitalia zasłaniała jedynie koperta. Potem na rzeczywiste odczytanie zwycięzcy dali mu już przebrania. Jak wyciekło nagranie z backstage'u, to też okazało się, że miał na sobie coś w pokroju majtek, które wtedy na scenie zasłonił po prostu kopertą. Mimo tego, że cała sytuacja mocno rozbawiła zgromadzoną publiczność, to widzowie w internecie tak tego nie odebrali. Transmisję gali ogląda dziesiątki milionów osób, w tym też dzieci, które chyba nie powinny patrzeć na nagiego mężczyznę robiącego... Kurwa, ale spadło, co? 34, 33, 30, tu 10, 15. Dziesiątki milionów osób, w tym też dzieci, które chyba nie powinny patrzeć na nagiego mężczyznę robiącego z siebie debila na tak prestiżowej gali. Nie wiem, co ostatnio robi John Cena, jesteś mężczyzną i masz rodzinę, którą musisz chronić, napraw to. John Cena wszedł na żywo na scenę podczas rozdania Oscarów nago. To jest szczyt symboliki, kastracja mężczyzn. Biorą w społeczeństwie męskie postaci i poniżają je od noszenia sukienek po chodzenie nago. Wyobraź sobie wszystkie małe dzieci, które go podziwiają, zwłaszcza małych chłopców obserwujących go ubranego jak kobieta lub chodzącego nago. Celem są małe dzieci, należy je znieczulić i zasymilować z programem LGBT+, a także pedofilią. Jaka teoria spiskowa. Cóż za smutna, upokarzająca droga dla Johna Ciny. Wybrał pieniądze zamiast moralności. W wielu miejscach w internecie powilała się taka teoria spiskowa, no, że John Cena sprzedał duszę dla elit światowych, że jest częścią wielkiej grupy satanistów, która musi zdegenerować młodzież. I to upokorzenie się na scenie Oscarów to też było na zlecenie tych wielkich światowych elit. Kwestia tylko tego, że John Cena jest aktorem, który już wielokrotnie robił z siebie debila. Nawet założył sobie ostatnio konto na OnlyFansie. Więc raczej nie za bardzo ktoś bierze go na poważnie, a szczególnie za swój autorytet. Teraz przegadamy, co dzieje... Ja go biorę za mój autorytet i zawsze krzyczę my time is now i się olinuję po tower w LOLu. Kurwa, kogo wyglądacie? Naprawdę, jesteście kurwa bandą przybów. Czuję się z młodym bokserem, czyli Ryanem Garcia. W ostatnim czasie wokół byłego mistrza świata w kategorii lekkiej pojawia się coraz więcej kontrowersji, a jego zachowanie budzi ogromny niepokój. Garcia ma tylko 25 lat, a już na swoim koncie może pochwalić się tytułem tymczasowego mistrza świata w wadze lekkiej. 25 stoczonymi walkami... On z Minnie Floydem przegrał, nie? Jak on ma ta Javonta Davis jakoś tak? Czego tylko jedna była porażką, a 20 z nich zakończyło się knockoutem przeciwnika, posiada wielomilionowe social media i zarobił z boksu ponad $100 milionów. Teraz nam pokazała, że młodzi bokserzy z fortuną potrafią... Javonta Davis, no to dobrze, ja chyba z nim wygrał. Wypierdolił mu placka kurwa w czoło i się skończyło tam. Javonta się mówi, okej,
No to Shivana Davis. Chciałbym się zgubić i wciągnąć w wyniszczające używki. Więc zaczynając od jego odklejek. Pojawił się w jego stronie zarzut od influencera Bryce Halla, który rzucił światło na problem Garcia z hazardem. I według pokerowego środowiska, bokser ma przegrywać ogromne sumy i po prostu rzucać pieniędzmi w kasynie jak kretyn. And I know about the poker games that he's losing millions of dollars at. Basically just throws money. He's like an idiot. Podczas wielu wywiadów, jakich udzielał, czy po prostu patrząc na jego wpisy w social mediach, można było odnieść wrażenie, że jest on pod jakimś wpływem. Podczas ostatniej konferencji prasowej jego nadchodzącej walki zarzekał się, że to jest jedynie alkohol i marihuana. I don't do cocaine. I would do a live drug test. What do you do? I drink and I smoke weed and so has majority of this room. Wbrew spekulacjom jego przeciwnika, że po prostu wali mocno po nosie. Natomiast patrząc na jego zachowanie, na opuchliznę twarzy, niski, pomelanżowy głos, I wanna clarify something. Bardzo dziwną mimikę twarzy i odruchy bezwarunkowe, można wyciągnąć wnioski, że Garcia nie zdradza nam całej prawdy. Szczególnie jak porównamy jego aparycję na rok wstecz. Do tego dochodzą jego dosyć odklejone wypowiedzi, jak chociażby w tym klipie, gdzie twierdzi, że pokona Shona O'Malley. And I would destroy Sean O'Malley. Koleś jest mistrzem wagi kogucie w UFC, a pamiętajmy, że Garcia to bokser. Instagram boksera zmienił się też taki po prostu spamerski śmietnik. Wrzucił tam snippet jakiejś swojej piosenki, w której mówi, że jest błogosławiony. Szybko też ją usunął. Wyzwał do walki Jake'a Paula, pisząc, że go poważnie skrzywdzi. I jest to dziwne, bo Garcia współpracował z Jake Paulem. Bracia Paul nawet darzyli go sympatią. I ostatnio na Twitterze bokser stwierdził, że bardzo żałuje wpuszczenia Jake'a do boksu. Bad for introducing Jake Paul to boxing. I fucked up. Wstawił też na swojego Instagrama stare nagranie z ex-dziewczyną, mówiąc, że dalej ją kocha, wcześniej rzucając post o swojej obecnej dziewczynie. Na jego Instagramie pojawiło się też nagranie sugerujące, że bokser nie żyje. Dość szybko okazało się, że to jest fake, jednak jego stan na pewno nie jest stabilny. Była żona poinformowała na swoim Instagramie, że jest z nim w kontakcie i z wierzchu może się wydawać, że jest z nim wszystko w porządku, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Prosił wszystkich wierzących o modlitwę za niego, gdyż jego stan naprawdę niepokoi. Ojciec Ryana za to napisał, że młody bokser po prostu... Mógłby mi ktoś potwierdzić, czy Ryan Garcia nie ma na drugie nazwisko Alvarez? Na bank ma. Tu troluje. Bokser wstawił też filmik, mówiąc, że 99% rzeczy, które mówi, to trollowanie. 99% what I'm doing is trolling. I jest to dosyć naiwna narracja, patrząc na to, jakie chore rzeczy wstawia Ryan. Jednak na pewno dobrze się to przekłada na sprzedaż jego nadchodzącej walki. Mimo wszystko widzowie zaczęli się naprawdę coraz bardziej martwić i Garcia, chyba żeby w jakiś sposób uspokoić swoją widownię, zamieścił na X nagranie, w którym informuje, że nie ma dostępu do swojego telefonu, Instagrama oraz swoich kart płatniczych i mówi, że próbują go wsadzić do więzienia. Apogeo miał jednak miejsce podczas voice chatu z Andrew Tate'em. Garcia podczas rozmowy stwierdził, że był m***ny przez członków Bohemian Club. Bro, they f***ing took me to the f***ing woods, bro. I'm not f***ing joking, bro. I have proof, bro. I'll f***ing show you every f***ing video you could ever f***ing believe. Bohemian Grove is real. Członkowie klubu mają się spotykać co roku w Bohemian Grove w Kalifornii na dwutygodniowym obozowisku. Miejsce ma skupiać wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Garcia w rozmowie z Andrew Tate'em stwierdził, że przytrzymywali go jako zakładnika i zmuszali do oglądania k***ów na małych dzieciach. Tied me down. And they made me fucking watch, dog. I was 2 years old, they raped me. Więc najpierw stwierdził, że został wykorzystany seksualnie, jak miał 2 lata, a potem jednak, że został związany i zmuszony do oglądania takich czynności. Nie klei się to wszystko, naprawdę ciężko jest to skomentować. Do dzisiaj też bokser nie opublicznił obiecanych dowodów, jednak ludzie podzielili się na 2 obozy, czyli tych wierzących w teorii spiskowej o Bohemian Club oraz tych uważających, że Ryan się odkleił i potrzebuje pomocy specjalisty. Dzień później na koncie sportowca pojawiło się kolejne dziwne nagranie, w którym zarzekł się, że od tego momentu będzie rozmawiać tylko o swojej karierze sportowej, o boksie i kompletnie fokusuje się na zbliżającej walce. Jeszcze bardziej podgrzało to fanów teorii spiskowej, którzy wierzą, że został zmuszony do nagrania tego wideo i członkowie klubu kazali mu założyć koronę cierniową, taką samą, jaką miał założoną Jezus przed śmiercią. Długo jednak Kanye West boksu nie dotrzymał od obietnicy, gdyż kilka dni później odpalił live'a na TikToku, w którym mówił o Project Blue Beam, czyli utajnionym projekcie naukowym, mającym zmienić podejście do kontroli ludzkiego umysłu. Project Blue Beam is the fact that aliens... Z owej technologii ma korzystać amerykańska armia i ma to polegać na wywoływaniu halucynacji poprzez określone wiązki dźwięków. Dodatkowo bokser wspomina o tym, że Disney odpowiada za 2000 zaginięć dzieci rocznie. How many kids get abducted at Disneyland every year? 2000.
Nawet wczoraj odpalił się na Logana Paula oraz KSI, zarzucając im, że napój Prime niszczy organizmy dzieci, smakuje jak gówno i ma szkodliwe składniki. To jest prawda. Ten Prime smakuje jak totalne ścierwo. Trzeba być ciężkim c***em, żeby to pić. To akurat prawda, że smakuje jak gówno. Ale co tak naprawdę dzieje się z bokserem? Jeszcze w 2021 roku informował o nawrocie depresji oraz stanów lękowych, które oczywiście nie objawiają się zachowaniami podobnymi do tych, które w ostatnim czasie prezentował bokser, ale mogą przyczyniać się do popadania w różnego rodzaju uzależnienia, takie jak narkotyki, które mogą powodować tego typu zachowania. Nie można też zapominać o presji, jaką ma na sobie zawodnik, o czym sam powiedział na konferencji, pytając się, jakby zachowali się ludzie w jego butach, mając 25 lat, gigantyczną presję na barkach i ponad 100 milionów dolarów. Liczę na to, że zobaczymy jeszcze Ryana w ringu, nawet nie w tej najlepszej formie fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. Musimy przegadać, co pan Budda ostatnio pi***a. Najpierw pojawiła się informacja o zakupie Bugatti Veyrona z 2008 roku. Co ciekawe, to jedno z nagrań zwiralowało na cały świat i zebrało ponad 12 milionów wyświetleń. Akurat ten model Bugatti, który kupił Budda, ma około 22 900 km i koszt takiego Veyrona jest od 1 600 euro do 2 milionów. Potem tak casualowo przewinęła się informacja, że dziewczyna dostała restaurację w centrum Warszawy jako prezent na Dzień Kobiet. Jak informacja wybuchła w internecie, to Grażynka sprostowała to na stories, mówiąc, że to nie było na Dzień Kobiet, ale faktycznie takie coś powstaje. To nie do końca dostałam ją na Dzień Kobiet, no bo jakby bez przesady takie prezenty idą na Dzień Kobiet. Dajcie spokój. Natomiast faktycznie ta restauracja w centrum Warszawy powstaje, faktycznie będziemy ją otwierać. A wczoraj pojawiło się nagranie na stories Buddy, gdzie na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że dwóch łysych gratuluje sobie fryzury, a nic bardziej innego tym... Kodowski, to jesteś taki śmieszny. Nie no, ty jesteś śmieszny. Tak gdybyś się skupił na nagrywaniu filmów, a nie na wykonywaniu rozmów telefonicznych, to byś jeszcze był nawet normalny. Pan to założyciel marki Koenigsegg, czyli tych posranie drogich samochodów. Na storce autoryzowanego dealera Koenigsegga, czyli SR Automotive, ten sam salon, od którego Budda kupił Bugatti, pojawiło się to zdjęcie z oznaczeniem Buddy. Mamy tutaj Koenigsegga Jesko, którego ceny zaczynają się od 12 milionów 700 tysięcy złotych. Natomiast ten samochód to testowy model salonu. Wczoraj Budda wyjeżdżał nim na tor i zapytałem się o to go na privie. I Budda odpisał: temat dużo bardziej skomplikowany, bo takiego auta nie da się wejść i kupić z ulicy. Pomijając fakt, że trzeba być na liście, pomijając, że standardowy czas oczekiwania to 2-3 lata, to sama w sobie konfiguracja i otoczka tego wszystkiego jest skomplikowana do nagrania. Niedługo startuje Dose, hypercarów będzie jeszcze więcej. PS, uściśnięta ręka z Christianem została zinterpretowana poprawnie. Czyli oprócz Bugatti będzie też Koenigsegg. Właściciel tej marki wystąpił już na odcinkach kilku youtuberów, więc pewnie u Kamila też go zobaczymy. Ogólnie Koenigseggów co rok sprzedaje się około 35 modeli, bo po prostu są one bardzo drogie, więc też bardzo pozytywny jest motyw, że właściciel marki może pogratulować wam zakupu. Dochodzi tutaj do naprawdę potężnego rozmachu i na scenie międzynarodowej nie ma powodów do kompleksów. W zeszłym roku było bardzo głośno o aresztowaniu braci Tate. Wiesz co, słuchaj, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Większość właścicieli firmy, założycieli firmy nie może ci pogratulować zakupu samochodu, bo nie żyją, nie? Enzo Ferrari nie żyje, Ferruccio Lamborghini nie żyje, a Tom Ford żyje. Więc jak kupisz tam Forda Focusa, to przyjdzie Tom Ford i ci pogratuluje. Albo jego stary Harrison Ford. Też jest pojebane, że chłop założył tą firmę razem z synem, Forda założyli i oni we dwójkę ci wtedy gratulują. Ach, daddy, ach. 9 grudnia rumuńska policja zrobiła poświąteczny prezent braciom i aresztowała ich pod zarzutem handlu ludźmi, gwałtu oraz zorganizowanej przestępczości związanej z biznesem kamerkowym. Po kilkukrotnym przedłużaniu aresztu sąd apelacyjny w Bukareszcie zdecydował się o zwolnieniu braci ze względu na brak dowodów, jednak zakazem opuszczania kraju do końca sprawy. Bracia Tate są przede wszystkim znani ze swoich polaryzujących tekstów oraz opinii. And I sat there and I thought, how are women allowed to drive? Z historii biednych dzieciaków z Anglii, które osiągnęły gigantyczny sukces finansowy. O moralności ich pierwszego sukcesu finansowego nie ma co gadać, bo Tate sam się przyznał, że rozkochiwał sobie kobiety, żeby je werbować na kamerki, co brzmi fatalnie. They're accusing me of using the Loverboy method, coercing them by being nice. I don't mention webcam until after I've had sex with the girl. If you're on dates and you're trying to mention it and shit, it just doesn't work. It puts them off. I'd never do that. That's disgusting. Ale najbardziej rozpoznawalni są ze swojej zawziętej walki
z Matrixem, czyli elitami światowymi oraz rządami, które stoją za strukturami takimi jak na przykład system edukacji. Andrew wielokrotnie nakreślał, że system edukacyjny to skam, który ma nas zaprogramować jako szarych niewolników. So they're doing it to brainwash the children. Mówił, żeby nie iść do wojska i nie ginąć za chore konflikty rządzących. You're gonna go die for what? Biden? Prosto chwilę nagłaśniał, jak mainstreamowe media oraz gwiazdy zatruwają umysły młodego pokolenia treściami, w których powszechna jest nagość, satanizm i skrajne degeneractwo. A sam zarabia na kamerkach na OnlyFansie, tak? Wszystko logiczne. Jego aresztowanie w 2022 roku wrzucał liczne wpisy dotyczące... A nie, bo pewnie już teraz na tym nie zarabia. Teraz zarabia na tym, że wam sprzedaje pewnie dostęp do tej swojej szkoły za $100 i wam mówi jak żyć. Wam mówi jak być bogatym, nie? No to ogólnie musicie założyć szkołę i po $100 brać. Matrixa. I w skrócie każdą próbę zamknięcia go za kratkami kwituje tym, że elity światowe chcą dojechać go za mówienie prawdy. Jest to dla niego bardzo wygodna i zyskowna narracja, bo wychodzi na biednego, niewinnego gościa, który jest gnębiony przez system, jego community się powiększa, staje za nim murem i ładuje mu więcej kasy na konto, by go wesprzeć w walce z Matrixem. Naprawdę genialny marketing. I to samo wykorzystał teraz. Tate zrobił cały program na temat rozdania Oscarów i tej teorii z Johnem Cena. Określił tam wrestlera jako marionetkę elit, która paskudnie się upokorzyła, będąc dla niektórych młodych swojego rodzaju obrazem męskości. Children watch this show. Why is this dude naked? This isn't even funny. Where's the joke in it? I dosłownie dzień po tym programie, gdzie wspominał o tej teorii, bracia zostali ponownie aresztowani przez rumuńską władzę pod nakazem zatrzymania ze strony angielskiego sądu z siedzibą w Londynie. I co ciekawe, to otrzymali zarzuty z lat 2012 do 2015, za które już stawali przed sądem, jednak w 2017 roku zostały one wycofane i sąd uznał je za fałszywe. I lekko mówiąc, jest to pojęte, że po dekadzie sprawa wraca na stół i Anglia chce go zamknąć w areszcie w Rumunii, dopóki u siebie w Anglii nie rozwiążą tej sprawy. Jest to absurd, który pięknie wkleja się w narrację Tate'a walki z Matrixem. W podcaście, który wyszedł 2 dni przed jego aresztowaniem, Andrew sam przewidział ten areszt i stwierdził, że teraz angielski rząd próbuje go wsadzić do więzienia, więc po prostu wiedział, co nadchodzi. Ciekawe to, Tate wielokrotnie krytykował Anglię oraz ich obecny rząd. Anglia jako jeden z niewielu krajów zaczął robić w szkołach specjalne lekcje uczulające uczniów na Tate'a i rzeczy, które mówi. Andrew sam zapowiadał, że ja chcę go aresztować i ogólnie ma z nimi na pięku, więc przewidzenie kilka dni przed aresztowaniem, że będzie aresztowany i powiedzenie o tym publicznie jest 300 IQ ruchem na szachownicy. Tristan i Andrew, podobnie jak przy poprzednim aresztowaniu, nie przyznali się do winy. Rozczarowanie, że tak poważne zarzuty są wznawiane bez istotnych nowych dowodów. Our Matrix attack in Romania has failed. So we now need a Matrix attack against him in the UK. We do have a case which we've already closed. Kancelaria, która prowadzi kobiety oskarżające Tate'ów za sprawę z 2012 oraz fizyczne i psychiczne znęcanie się, wydali oświadczenie, gdzie napisali m.in., że dostali informacje o rzekomym planie ucieknięcia z Rumunii z aktywnym zakazem opuszczania kraju, o czym poinformowali służby z Anglii i ci podjęli działania. Co do tego zarzutu, że Andrew planuje uciec z Rumunii, wkopał go w to Aiden Ross, czyli streamer, z którym Tate kilka razy współpracował, bo podczas transmisji przeczytał wiadomość od Andrew, w której informuje o swoim wyjeździe z Rumunii i proponuje mu wspólny content. Andrew had hit me up, he said, hey, I'm gonna be leaving Romania soon and probably never coming back. If you want to come over and do a week of long streams and content before I leave, it's basically now or never. Kancelaria kobiet oficjalnie potwierdziła, że dokładnie o to chodziło, a prawnicy Tate'ów zaprzeczają, że cokolwiek takiego było planowane. Długo też nie czekaliśmy na kolejny roz... Chłopa wpierdolili, kurwa, do paki, bo jakiś kurwa imbecyl, kurwa, sobie jakąś wiadomość wymyślił na live. A ty raz przez przypadek się na zioma rozjechał. Rozwój wydarzeń. W wieczornych godzinach bracia zostali wypuszczeni z aresztu, udzielili też krótkiego wywiadu przed aresztem, gdzie podobnie przewinął się temat Matrixu i tego, że kraje są zarządzane przez satanistów, którym on nie chce się sprzedać. In the West, in the countries that are owned by the Satanists, when you get to a certain level of fame, you either put on a dress or you go to jail. Po wyjściu zrobili też godzinnego live'a, gdzie opisali podejście sędzi w Rumunii, która ich wypuściła. The judge said this: I am not putting these boys in jail, because I spent the last 30 hours in jail again. Zdradzili też szczegóły sprawy z 2012 roku i fałszywych oskarżeń, z którymi się mierzą od tych kobiet. A girl got very drunk in my apartment. I then kicked her out of the house and said, get out, you made a mess and you've been sick everywhere. She then said, you owe me money, saying if I don't give her £5,000, that she will go to the police and ruin your life. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Ja was będę o wszystkim na bieżąco informował, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. No, i kurwa, i się skończyły filmy na dzisiaj.